nie byłoby tego żywego Jezusa wśród nas eucharystycznego, gdyby nie ten drugi sakrament ustanowiony podczas ostatniej wieczerzy. Tym drugim sakramentem, jak wszyscy wiemy, jest sakrament kapłaństwa. Kapłan to ten, który daje tego żywego Jezusa. To jest powołanie szczególne. Szczególne również dlatego, że nikt do tej roli nie dorasta i nikt nie jest godzien. Ten, który twierdzi, że jest godzien, jest po prostu głupcem, jest kłamcą, sam siebie okłamuje. To przychodzi bardzo różnie do człowieka, który ma się stać kapłanem. Niespodziewanie niejednokrotnie, przez wielkie zaskoczenie, wbrew życiu, które się toczy, przychodzi często do ludzi bardzo grzesznych, słabych, zupełnie jakby wydawałoby się nieodpowiednich do tej roli. Wtedy czują się niezmiernie zaskoczeni. I wiecie, to zaskoczenie nieraz trwa przez całe później życie kapłańskie. I to pytanie, dlaczego ja tak niegodny i tak słaby i tak grzeszny? Bo tak wielu z nas ma. Ale przychodzi również do ludzi, którzy jakby od dziecka o tym mówią. I wiedzą, że mają być kapłanami. Do takich małych chłopców, jak niektórzy z tych, którzy siedzą dzisiaj przy ołtarzu. Bo ja znam takie historie takich powołań. Od malucha, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Po cichu mszę odprawia, to znaczy udawał, że odprawia. Zmuszając okoliczne dzieciaczki, rówieśniczków do uczestnictwa w tych mszach. Mamusia przychodziła na skargę do księdza, że on zmusza kolegów z podwórka, żeby usłużyli do mszy. Śmieszne, prawda? Ale patrzcie, no skąd był takiego malucha taka chęć? Często właśnie skrywana przed sąsiadami, przed najbliższym, przed kolegami. I zostali taki ktoś kapłanem. Więc ta droga do kapłaństwa jest bardzo różna. Ale czy ona jest taka, czy inna? Czy Pan Bóg prowadzi tego człowieka od małego, czy go zaskakuje tym powołaniem? To zawsze jest to powołanie do czynienia rzeczy wielkich. I nie dlatego, że ktoś zostanie kolejnym prymasem Polski. I nie dlatego, że ktoś zostanie wielkim chrześcijańskim myślicielem, czy wielkim zakonodawcą. Ale dlatego, że otrzymuje łaskę niezwykłą, że codziennie może stanąć przy ołtarzu i dawać ludziom żywego Jezusa. I to jest, słuchajcie, jak sobie ktoś uświadomi tą prawdę, to ciarki przechodzą przez ciało. Bo to jest dar niezwykły. Szczególnie, jeśli się zrozumie prawdę o sobie, że jest się słabym człowiekiem. Każdy z nas spotkał w swoim życiu różnych kapłanów. I bardzo znanych, wielkich, przywódców naszego Kościoła. I takich zupełnie kapłanów, jakbym to powiedział, dnia powszedniego. Jakiś katecheta, jakiś wikary czy proboszcz niewielkiej parafii, gdzie przyszło nam na przykład spędzić nasze dzieciństwo. Wielu z tych ludzi zawdzięczamy swoją wiarę. Ja chciałbym dzisiaj tutaj nie wspominać o wielkich Polakach będących kapłanami, choć nasz Kościół tu w Polsce i nasz naród wydał zachodu. My wszyscy wiemy, możemy sypać nazwiskami takich osób, które gdzieś trzymały brzemię tego Kościoła i narodu na swoich barkach i niosły go przez dziesięciolecia, czyniąc go w końcu wolnym i suwerennym. Ale chciałbym wspomnieć takim zwykłym księdzu dać świadectwo, gdy kończyłem 8 klasę. Ten wikary, który był katechetą mojej parafii rodzinnej, dał nam na pamiątkę ukończenia 8 klasy, czyli szkoły podstawowej ówczesnej, egzemplarze Nowego Testamentu. Ten egzemplarz Nowego Testamentu przez wiele lat był przeze mnie nieotwierany. Może nie przez wiele lat, przez kilka lat był nieotwierany. Tak jak dostałem, tak postawiłem na półce. No bo kto, mając 14 lat, będzie czytał Nowy Testament? Ale ten kapłan chyba wiedział, co robi. Bo kiedy miałem lat 18, a pamiętam to dokładnie, bo wtedy, kiedy przecież po raz pierwszy przeczytałem znaczną część tego tekstu, właśnie przypadła rocznica 18 moich urodzin. To lektura Nowego Testamentu uczyniła ze mnie człowieka wierzącego. Właśnie ten moment uważam za taki moment, w którym powiedziałem, jestem Twoim uczniem.
co nie zmieniło za bardzo mojego sposobu życia i postępowania. Ale łaska Boża drąży kamień powoli. I za jakieś 2 lata przyszła myśl, bardzo gwałtowna, niespodziewana, niezwykła dla mnie i niezwykła po dzień dzisiejszy. Masz zostać kapłanem. No i stałem się kapłanem, za ile się przyjąłem. Z woli Boga i ludzi, również ku swojemu zaskoczeniu, ten sakrament. I ten sakrament, że ja go noszę na sobie, znanie tego sakramentu, i to też mówię zupełnie poważnie, to nie jest figura retoryczna, zaskakuje mnie powielokroć. Mogę to śmiało powiedzieć po 27 latach kapłaństwa i życzę wszystkim kapłanom, tu obecnym i w ogóle wszystkim w całym świecie, żeby mogli również powiedzieć coś takiego, że czują się w jakimś znacznym stopniu spełnieni przez to, że ten sakrament przyjęli. Ja nie twierdzę, że ja jestem święty, dobry czy wielki. Ja jestem zwykły ksiądz i Bogu za to dziękuję. I dzisiaj, kochani, dlaczego ja o tym mówię? Bo w życiu każdego z nas, jeśli miał maszę, że przeżywa taką w sposób świadomy swoją wiarę, to można wskazać takiego księdza, który był takim świadkiem, świadkiem obecności żywego Jezusa, który może nie dosłownie, ale zrobił coś, co zrobił ów ksiądz profesor. Dał nowe wezwanie, dał ziarno wiary i ono wykiełkowało w nas w taki czy inny sposób, że dzisiaj my możemy powiedzieć, jesteśmy uczniami Chrystusa. I za dar kapłaństwa ja osobiście w imieniu tu zgromadzonych kapłanów mogę podziękować, ale my wszyscy powinniśmy Bogu podziękować za ten drugi dar, bo bez Niego nie byłoby Eucharystii. Bez daru kapłaństwa nie byłoby daru Eucharystii. Nie byłoby tej mszy świętej, którą my dzisiaj tutaj w tak uroczysty sposób sprawujemy. Wielki Czwartek to jest dzień, w którym powinniśmy za te sakramenty dziękować. Ale Wielki Czwartek ma też jeszcze trzeci wymiar. Bo ta uroczysta liturgia skończy się przeniesieniem Eucharystii do tego, co my zwyczajowo nazywamy ciemnicą, czyli do więzienia. Bo to będzie przypomnienie faktu, że po ostatniej wieczerzy nastąpiło uwięzienie Jezusa i zaczęła się męka Panów. I dzisiejszy dzień ma ów właśnie trzeci wymiar. Męce Chrystusa. Tej męki początek. Jezus umarł, bo naprawdę nas kocha. I jeśli uświadomimy sobie, że to zdanie Jezus nas kocha, nie jest tylko figurą retoryczną, nie jest banałem teologicznym nadużywanym, tylko zawiera w sobie głęboką treść i jest naprawdę jak najbardziej autentyczne, to zrozumiemy wtedy, dlaczego te dni, dzisiejszy, jutrzejszy, sobotni i niedziela wielkanocna są tak szczególnymi dniami, które nas zmuszają do bardzo głębokiej refleksji nad swoim życiem i które są świadectwem tego, że to życie nie może być jako dar od Boga nam dany, zmarnowany. Niech dar Eucharystii i czyniący ją dar kapłaństwa uczynią nas lepszymi, świętszymi, a te dni nie będą naznaczone wylaniem się na nas łaski od Boga i darem silnej wiary i miłości do Niego.